Projekt genomicznej mapy Polski jest takim przełomowym właściwie wydarzeniem naukowym w dziedzinie genomiki, bioinformatyki, prawda, nawet szerzej mówiąc w kategoriach powiedzmy zdrowia społecznego, bo on pozwala jak gdyby scharakteryzować od strony tej właśnie genomicznej, czyli genetyki, populację Polski. Ta genomiczna mapa Polski to jest zbiór, no, baza danych powiedzmy inteligentna, genomów reprezentatywnych dla populacji polskiego społeczeństwa. Będzie to około 5000 próbek krwi pobranych od różnych osób, prawda? I uśredniona po pierwsze na bazie takich 10 wybranych triów, czyli można powiedzieć takim mama, ojciec, dziecko. I to będzie taki, no chyba może najbardziej naukowy, czy najbardziej wartościowy taki powiedzmy wynik tego projektu, bo to będzie tak zwany wzorzec genomu tutaj środkowoeuropejskiego. To będzie inteligentna baza danych, która będzie pokazywała właściwie zmienność tą genetyczną na obszarze Polski. I można zapytać, a po cóż to się robi? Otóż, proszę Państwa, to jest jedna z ważniejszych takich populacyjnych cech, którą interesują się i biolodzy, ale i medycy zwłaszcza, bo ona pozwala na przykład przewidywać przebieg jakiejś choroby czy pandemii, nawet tak jak mamy w tej chwili, w danym kraju czy na danym obszarze. Wiadomo, że powiedzmy sobie pewne typy genetyczne są bardziej narażone na atak jakiegoś tam wirusa, prawda, i tutaj mamy nadzieję, prawda, że wyodrębnienie takiego specyficznego powiedzmy sobie charakteru tutaj genomów w Polsce pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie, czy my rzeczywiście jesteśmy bardziej, czy też mniej uzależnieni od powiedzmy sobie, na atak tego wirusa COVID-19. Ja mówię tylko o takich bezpośrednio związanych teraz z COVID-em, ale oczywiście to ma znaczenie dużo szersze, bo na przykład choroby wieńcowe, prawda, choroby raka, prawda, to wszystko w zależności od środowiska, czyli powiedzmy na Śląsku mamy zanieczyszczenie większe, prawda, czy w dużych miastach, to wszystko, proszę Państwa, będziemy mogli badać, jeżeli już ta inteligentna baza danych zostanie stworzona.